Siemanko, jestem Lucek, a to jest Need for Speed Most Wanted. Zaczynajmy kolejny odcinek z tej wspaniałej gry. Mam moje Lamborghini Gallardo z brzydkimi światłami z tyłu, ale jakże niesamowitym powerem. Przypisałem sobie do jednego klawisza tą kamerę, o której pisaliście. I ponoć samochód, gdy ją używamy, skręca zajebiaszczo. Nie, jakoś tego nie zauważyłem, bo wiecie, tak jak chyba normalnie, no, tak jak się na tej kamerze jeździ. Tylko po prostu ta kamera tutaj jest trochę oddalona. O kurde, tutaj mamy... A, dobra. Trochę się zaga... O, fuck, policja! Zaczynamy od policji dzisiaj? O, rany! No, to nie będzie trudne zadanie i zgubić. Wow. Lamborghini Gallardo naprawdę nieźle śmiga. Jest to bardzo, bardzo szybki samochód, o czym się już zdążyłem przekonać wcześniej, w poprzednim odcinku. No a teraz będziemy mogli przetestować ten wóz w końcu w wyścigach. Tak mam nadzieję, że będzie się po prostu spisywał. Części są tutaj koksiarskie, więc myślę, że będzie dobrze. Okej, zobaczmy sobie, co tu mamy za wyścigi. Czy jest drag? Nie ma dragu, o nie! Ale są moje ulubione radary. O je, Supra! Gallardo i E46. Aaaa! Jeszcze muszę wyczuć, ole bucior, jeszcze muszę wyczuć te Gallardo. Pięknie leci. Wyprzedził mnie dziadzina. Zobaczymy, jak się jeździ na tej kamerze. Co myślicie w ogóle o tej kamerze? Tak widziałem, że sporo osób, które robią czasówki, właśnie jej używa. I czy to jakoś przyspiesza, czy nie przyspiesza, nie wiem. I gaz! Pięknie, który jestem? Zobaczcie na to, jak pięknie! Jakie oni mają tam te prędkości? No, jeden mnie nawet tam podgonił troszeczkę. Niewielka różnica jest, ale... Ale właśnie, liczy się prowadzenie. Dobra, co tutaj mamy? Jest pięknie. 347? Taka prędkość? Wow! To już naprawdę nieźle pędzimy w tym Most Wanted. A to jeszcze nie jest najszybszy tunik, najszybszy samochód. Bardzo dobrze, no to teraz to dopiero jest potrzeba prędkości. A nie jakieś tam przelewki. Zobaczcie, 300 na godzinę to tutaj tawo się osiąga tym Lambosem. Bardzo dobrze, bardzo dobrze. Ile będzie? 316. No, tak sobie, nie jestem zadowolony. Mogło być lepiej. Jak się teraz w ogóle szybko wyścigi jeździ takie długie? Już 70 ileś tam procent, a to naprawdę długi wyścig. Pieprzony van. O nie, teraz to na pewno spadnę. O, a nie, nie spadłem, okej. Kurde. 156, no to teraz to już będzie chyba na pewno lipa. Co, jeszcze nie lipa? Kurde, ale różnica jest niewielka. To rzeczywiście słabi byli, no ale te poprzednie prędkości musiały mieć w takim razie dobre. Skoro poszło tak... Okej, kurde. Myk, myk. Yeah. Lecimy dalej. Co mamy dalej? Oczywiście bierzemy następne bro... W tym samym miejscu prawie. Wow, jedziemy. Evo, Elis i... Corvetta, tak? Czy Carrera? Corvetta. Dobrze. Jest idealny start. Czy my będziemy jechać przez tunel? What the hell? Przez tunel. Ja nie wiedziałem, że w Most Wanted jest ten tunel. Ja myślałem, że dopiero w Wardzie się pojawił. Ale nie, tutaj on wygląda trochę inaczej. Dobra, to zwracam honor. Tutaj mamy kanał burzowy, a w Wardzie mamy tunel taki pod miastem, gdzie jest bardzo taki undergroundowy klimat. Okej, spokojnie z tym nitro. O, zamknięta droga, what the fuck, fuck. Jak oni mi mogli to zrobić, cholera jasna. Ło, i tak udało mi się, zobaczcie, prześcignąć ich, nieźle. Gallardo naprawdę nieźle się zbiera, jeszcze z nitrem to już w ogóle.
pięknie, dobra. I teraz następny Radarus, gdzie on będzie? Muszę ich wyprzedzić, przegonić, bo jak dojadą... No kurde, jak dojadą pierwsi, to będzie to ciężko wygrać. Na pewno. A, okej. Kto tam z przodu jedzie? Pewnie Korweta i... I Evo 7 tu jest, prawda, czy nie? Oh yeah! 472 km, oni mają 436. O, ktoś tam tutaj z tyłu tak nadgania, a to cwaniaczek. Jedzie na tym speedhacku. Okej. O kurde, mało brakowało. Jedziemy przez... O kurczę, tu będzie trzeba chyba w lewo. Aha. Lewo, lewo, lewo. Pięknie. No co, nitrujemy? Nitrujemy, bo to już tutaj. Jak najwięcej nitro, 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 nitro is my life. Okej. Udało się ładną prędkość tu osiągnąć. Kurczę. Ten samochód jest za szybki na tą klasę. Ja powinienem... Jednak olać tego Lardo i wziąć coś wolniejszego, albo kupić tego Vipera, który się odblokował teraz. I nim spróbować coś tam walczyć, no ale... Jak szybkość to szybkość, kurczę, jest za łatwo trochę teraz z tym Gallardo. Chciałbym się przejechać na dragu i zobaczyć, jak mi by poszło, bo... Tutaj mamy napęd 4x4. I samochód... Wow, po prostu nieźle, nieźle startuje. 332 km na godzinę luźną gumką. Słuchajcie. Ekstra. Dalej. Sprint. O rany, długi, strasznie długi. Ale tu mamy kolej, ale tu już będzie szybko. Wiecie co to jest? To jest Stadium Highway 201, tylko w drugą stronę. Wow. Jest Pontiac, jest Clio. Jest Murcielago. Pierwszy raz chyba widzę Murcielago Most Wanted, która się ze mną ściga. Oh yeah. Oh! Kurde, zawsze ta ściana. Tak, tak, wykorzystujcie teraz sobie nitro, zobaczymy później. Haha. Webster ma fajny... O, żeż ty! Webster ma fajny samochód. Korweta C6, muszę ją mieć. Webster, Weber albo... Nie wiem, kolano, ktoś tam też mówił. Czy kciuk? Kciuku. I 300. Nie będzie 300. O rany, źle. Dobrze, ale tutaj pojadę naprawdę ładnie. Oh yeah! I teraz jazda. 309, no mogłoby być lepiej. Zobaczymy, jak po tej prostej będzie. Ciekawe, ile mojego Lardo teraz wyciągnie. Mieliśmy to sprawdzić w tym odcinku. Mam nadzieję, że sprawdzimy. 347 już jechałem. Pięknie się prowadzi, jak widzicie, na autostradach. Oj, chyba nie sprawdzimy tu. O! O kurde, ktoś mnie wyprzedzi. Policaj! Będziemy bić się z policją. Walić z policją, chciałem powiedzieć. Okej, okay. I tutaj Lador! Jest, 315, no nawet nieźle. Nadal jestem pierwszy, ale różnica, no w sumie jest spora tam. Chyba 50 km na godzinę różnicy. I okej. Pięknie. I teraz pobawimy się chwilę z policją, zobaczymy jak to pójdzie. O, coś tam z tyłu zostali. Szkoda, że ten pasek, aha, nie napełnia się, no bo oni mnie nie widzą. Chociaż są 500 metrów za mną. Okej. No może nawet nie 500 metrów, to było, nie wiem, ze 100 metrów. Bach. Oh yeah. Dwa tiry w jednym miejscu, to się rzadko z... Chodźcie na pączka. Glinki. Musimy sobie nabić trochę tutaj level. No bo niestety. Nie jestem teraz w Kaimanie, a w Kaimanie miałem naprawdę wysoki poziom. Ciekawe, czy odblokował się już piąty poziom gliniarzy. O, żeż ty. Ja wam powiem, że te Gallardo naprawdę jest niezły na pościgi. Z tego względu, że ma
bardzo, bardzo dobry start, wiecie, a to jest niesamowicie przydatne właśnie na pościgach, bo nie wiem, czy pamiętacie, ale ja w Caymanie miałem spore problemy z właśnie ruszaniem na jakichś tam śliskich nawierzchniach, jak właśnie trawa. I to był problem, a tego tutaj nie ma. W Gallardo bardzo, bardzo szybko rozpędzamy się do setki, czy tam nawet do 300 km na godzinę i tu nie ma tego problemu. Po prostu uciekamy policji z każdej właściwie opresji, można powiedzieć. Goni mnie poziom trzeci. Rozwalamy wszystko, co się da, chociaż niewiele mi to daje, więcej daje mi rozwalanie radiowozów. Za minutę będą mieli wsparcie. Wow, widzicie to? Ja pierdzielę, nade mną przeleciał SUV. Ekstra! Tak to się robi. Jeden i zaczyna się hardcore! Oh, a gdzie oni są? Chcę ich zobaczyć. Chodźcie chłopaki, pojedziemy sobie na pączka, co by na to? Ale najpierw zrzucimy kilka kłod. Yeah! Okej, ile ich tu jedzie za mną? Kilku, z przodu jest też. Okej, no to jedziemy na pączka. Tak jest, chodźcie moi drodzy. Zaliczone. Dobra, o kurde, czwarty poziom. Czy się napełnia? Nie napełnia się, czyli piątego jeszcze nie ma. Jest śmigłowiec, nadlatuje śmigłowiec, ale nie da rady mojemu wspaniałemu Gallardo, które nie pozostawia po sobie żywych radiowozów. O, dobra, tu jest jakiś. What the hell? Masz! Jest! 10 tysięcy! Na zniszczenie federalnego radiowozu z poziomu czwartego. Dobra, uwaga. Jest! Łączuś! Jeden przetrwał. Nieźle, nieźle. Udało mu się jakoś. Kolczatki. No tak, kolczatek drogowych jakoś tutaj jeszcze nie widziałem. Mam nadzieję, że zaraz coś się pojawi. Wsparcie ma. O, nie ma kolczatki. No nie fajnie. O, load black, to słyszałem, ale nic poza tym. O, tu będzie chyba kolczatka. Jest i kolczatka. Pierwsza zaliczona. Sorki. I co, i tyle? O, okej. Już coś tam ukończyłem. No myślę, że tyle kamieni milowych mi wystarczy. Zostały te właściwie kolczatki, więc możemy chyba ich gubić. A resztę rzeczy sobie porobimy już w jeździe dowolnej. Tak, myślę, że będzie dobrze. Auć, gonią mnie. Jeszcze tu są... No jak będzie blok... Dobra, jest i kolczatka chyba. Nie, nie ma. Kurde. To lipa trochę. Dobra, to uciekamy. I zrobimy sobie jeszcze te radary. To też się liczy jako kamień milowy. Teraz zostały mi te radary do zrobienia i właściwie za chwilę będziemy mogli się brać za Kciukena. What the hell? Jeżdżący pachołek. Oki. Ile w ogóle trzeba mieć? Ja zaraz zobaczę. 299, ja na liczniku miałem 300. Oszukaństwo jakieś. O, już zaliczone wszystkie kamienie, ale jeszcze zobaczmy. Ile tu? 210? To ja na luzie tyle jadę. Na wstecznym. Ej. Kurde, wyobraźcie sobie na wstecznym jechać w rzeczywistym. A właśnie, zobaczymy ile tutaj na wstecznym Gallardo poleci. Jak koło 100 km na godzinę to będzie nieźle. 240. Dobra, zobaczmy jak to będzie wyglądać. Aha, teraz i tak nie zobaczę, fajnie. Znaczy nie, no w sumie mogę, dobra. Ty, 108 km na godzinę. No ciekawe, jakby mój Passerati jechał do tyłu 100 km na godzinę. To by było ciekawe, naprawdę. Chciałbym to zobaczyć. Ja lecz, bo 100 na godzinę to ja to normalnie tak o.
Nie wiem, czy są samochody, które normalnie do tyłu jadą 100 na godzinę. Ale dobra. Nie wnikajmy, to jest NFS, tu takie rzeczy są nieważne. Dobra, i co mi jeszcze zostało? Został mi sprint. Same sprinty mi zostały, fantastycznie, jedziemy sobie tu. Wow, co my tu mamy? I Carrera GT widzę. Nie, Corvette, ona jest strasznie podobna do Carrera GT, ale paskudny bodykit. Co tam jeszcze, Carrera GT czy Ford GT? Cholera ich wie. I coś jeszcze jechało, chyba A3? O, jest i Carrerka, piękna, z ładnym. Znaczy, czy ładnym? Nie wiem, czy ten bodykit jest ładny. Popatrzymy sobie, jakie tu są bodykity. No, to może być ciekawe. I z tyłu coś tam jeszcze zostało, ale Carrera jak zwykle wymiata. Ja muszę mieć ten samochód. Nie, ja muszę po prostu mieć ten wóz. I od razu władujemy do niego wszystkie unikalne części, moi drodzy. Oh yeah. Spadaj, Carrerka. Ogram cię moim Gallardo. Oh yeah. Ops. Mało brakowało, i by w trafola się wpierdzielił. Ale zobaczcie, mimo tego fantastycznego tuningu, jaki mam w Gallardo, mimo tego, że już nawet całkiem dobrze idzie mi w tym Most Wanted, Carrerka i tak siedzi mi na zderzaku. Co oni tam robią? Wywalają się do góry. Widzicie to? Ja pierdzielę. Chyba ich ten speedhack coś się źle podziałał, czy co? Nie wiem. Okej. I teraz, o kurde, źle zajechałem, przyznaję się. Ło, zarzuciło! Spadaj, Carrera. Goni mnie. Zobaczcie, jakie przyspieszenie ma, fantastycznie. O kurde, będzie ciężko. Idź stąd, trafol, drugi trafol. Trzeci trafol! Cholera, 70. Ale fajnie to poleciało na tą, na Carrerkę. Zobaczcie, jak na minimapce teraz mnie dziwnie doganiałem. Ci z tyłu całkiem. Przed chwilą ta Corvetta chyba. Nie wiem, czy to Corvetta. Tak dziwnie chyba skręcała. Za mną Carrerka GT. Muszę mieć ten samochód, po prostu muszę. Chcę ją usłyszeć, chcę wiedzieć, jak ten samochód śmiga. Policja mnie nie zauważyła! O, już mnie widzą. A to mnie gonią, czy nie mnie? A! Ej, chyba mnie nawet nie zaczęli łapać. What? Nie zaczęli mnie łapać, ale jaja. Dobra, jedziemy następny wyścig. Szybko. Myk. O, tu będzie fajnie. Spory kawałek autostrady. Yeah. Eclipse GT się tu pojawił? Murcielago i... coś jeszcze. Porsche. Kurczę, tylko zapomniałem nazwy. O ty, nie ma tak! Kurde, ale ten Murcielago z tyłu wygląda bardzo podobnie do Bugatti Veyrona. Gdyby jeszcze miał te okrągłe światła, to naprawdę do złudzenia. Z tyłu. Ej! Patrz ty, patrzcie! Na tank modzie śmiga! Na tank... spycham go, a on nic. Aha! O, myślałem, że się rozbija, się nie rozbił. A teraz? O, super, jeszcze speedhaki mają na skręcanie. No fajnie, dobra, gorznimy tą Porszawkę, ładnie ciśnie. Nitruje na prostej, jaki kozak. A ja tu nitruję, na razie man, haha. Dobra, 21%, zaraz naprawdę będzie koniec. I będę mógł się zmierzyć z Kciukasem, o nie. Chyba wszyscy na to czekam. O, właśnie tak sobie ostatnio myślałem o samochodach elektrycznych i o tym, jak ludzie podchodzą do tego. Większość ludzi mówi, że o, nie ma ryku silnika, nie jest fajnie. Jak to tak bez ryku silnika, nic nie słychać. Przyspieszasz jak Meleksem. Co w tym fajnego? Wiecie co, to zależy od naszego podejścia do samochodów. My jesteśmy wychowani w świecie ryczących maszyn, do których się wsiada. Nie wiadomo, co się stanie, bo możemy zginąć bardzo łatwo. A teraz technika idzie do przodu. Do samochodów pakowane jest dużo elektroniki, tak żeby zwiększyć niby bezpieczeństwo. Później te samochody będą się prawdopodobnie też same prowadzić. No myślę, że już w niedalekiej przyszłości tak będzie. I o ile samochody wyścigowe, fajnie,
oczywiście jest sobie, nie wiem, gdzieś tam zobaczyć jakiś drift, czy podriftować samemu, czy pościgać się. Ale jeśli przychodzi do takiej regularnej, codziennej jazdy, dojazdu do pracy, czy załatwiania jakichś swoich spraw, to powiem wam, że taki samoprowadzący się samochód wcale nie jest złym rozwiązaniem z tego względu, że po prostu odejmuje to nam dużo stresu, odejmuje nam to, dodaje nam właściwie czas życia osobistego. Po prostu podczas jazdy samochodem możemy sobie robić, nie wiem, coś innego. Coś notować, czytać książkę. Jaki jest sens posiadania ryczącej V8-ki, jakiegoś turbodoładowania, jak właściwie te silniki mają bardzo, bardzo małą sprawność, czyli bardzo małe przełożenie jest mocy tej silnika prawidłowej na rzeczywistą moc całego pojazdu. I na przykład biorąc pod uwagę taki wóz jak Tesla Model S, na pewno kojarzycie, jest to samochód elektryczny. Tam mamy oczywiście ten współczynnik mocy dużo lepszy. Nie wiem, czy to tak można nazywać, współczynnik mocy. W każdym razie stratność mocy na, nie wiem, wałach korbowych, na wale napędowym, na wszystkich tych elementach, gdzie w silnikach spalinowych traci się sporo mocy, sporo energii. Tutaj, mam poważny problem. Tutaj nie ma tego problemu i naprawdę sprawność samochodu, nie wiem jaka tam jest sprawność dokładnie, ale sprawność całego tego układu napędowego jest dużo, dużo wyższa niż w spalinówkach. I no tak, powiecie, nie ma tego ryku silnika i tak dalej, ale jest spokój. Po prostu kiedyś się do tego przyzwyczajmy się do innego stylu jazdy samochodem. A co ważniejsze, mamy lepsze rozłożenie masy. Na przykład w takiej korwecie jest silnik ważący ileś tam set kilogramów. Mamy z przodu. I cała masa jest jakby z przodu samochodu. A na tył jest dużo, po prostu tył dużo mniej waży. Przez co trakcja jest gorsza. A w takiej Tesli mamy dużo lepszą trakcję i mimo, że samochód ma ogromną moc, to ciężko spalić w nim kapcia z tego względu, że właśnie ma świetną przyczepność, bo masa jest nieźle rozłożona, środek ciężkości jest nisko, samochód świetnie się prowadzi, ja nie wiem, tak podejrzewam, bo tak słyszałem i oglądałem trochę recenzji i no to naprawdę fajnie i obiecująco wygląda. Ktoś powie, o, będzie większe zużycie energii. No to jest nieuniknione, ale będą też opracowywane nowe źródła energii. Zresztą temat rzeka, można by się nad tym zastanawiać. Ogólnie rzecz biorąc, nie powinniśmy się specjalnie zamykać na te nowe rozwiązania technologiczne i prędzej czy później i tak samochody ryczące, z ryczącym, buczącym silnikiem pójdą w letarg, a właski przyjdą nam właśnie nowoczesne rozwiązania, chociażby silników elektrycznych czy napędów elektrycznych. Pojedziemy sobie coś jeszcze, bo widzę, że coś muszę jeszcze tutaj pojechać. A pojedziemy sobie, ależ długie, o cholera. Pojedziemy sobie to, a ja dokończę temat. No, więc tak, skończyłem sobie na tym. Więc to tylko i wyłącznie zależy od naszego podejścia, jak będziemy traktować samochody później, czy teraz. Kiedyś może za kilkadziesiąt lat nasze dzieci będą pytać się, ale dlaczego kiedyś ludzie mieli jakieś tam głośno chodzące samochody? Przecież to było nieprzyjemne, jak się stało koło takiego samochodu. W miastach było strasznie głośno, jak to wszystko ruszało. Dlaczego, tato, tak było? Dlaczego ludzie wymyślali i dalej produkowali takie kiepskie silniki, które miały tylko 30% sprawności, a cała ta energia z paliwa spalinowego, z paliwa napędowego, powiedzmy, szła gdzieś tam na układ napędowy i na te wszystkie straty? I co takiemu synkowi wtedy powiecie? Że fajnie się driftuje, ściera opony? Ojej,
No tak jesteśmy wychowani po prostu. Tak nas ten cały marketing, sport samochodów wyścigowych, autosport, tak nas wychował, żebyśmy uważali samochody ryczące wspaniałe V8-ki za naprawdę bardzo, bardzo zajebiaszcze rzeczy. Żebyśmy je kupowali po prostu. Niestety taka jest prawda. Oh shit, co on zrobił? What the hell? Okej, ukończyliśmy sobie pięknie wyścig. A teraz możemy lecieć na... O, no to jest akurat tutaj. Ciekawe, ciekawe. Zobaczymy, co ten gościu kurweto będzie wyczyniał. Mam nadzieję, że nie będzie trudnym przeciwnikiem. Znaczy mam nadzieję, że też... O! Trzy wyścigi! Pierwszy raz! Lecimy. Sprint, speed trap i sprint. Oh yeah! Zobaczcie moją panterkę! To mnie się podoba! Chodź, kciuku. Policzymy się. Znowu świateł nie włączają, no cholera jasna. Co oni z Niemiec się urwali? O, teraz włączył, no widzicie jak go upomniałem, znowu włączył. O, żeż ty. Zepchał mnie. O nie, tak to nie będziemy się bawić, man. Jedziemy z krutasem, o yeah. A ty jedź sobie naokoło w frajerku. Bye bye. Tutaj mamy to, to, tutaj to, okej. Polska miejscówka. Tu też z krutasem, pięknie. Yeah. A on w ogóle jakoś naokoło. Zostawiłem go z tyłu. Muszę się podrapać chwileczkę. Okej, przepraszam. Idziemy dalej. Fantastycznie. O, ale ładnie goni. Wow, ładnie goni, naprawdę. Pojechał nawet skrótem teraz. Dobrze, że nie skręcamy w lewo. Tylko pojedziemy sobie tutaj prosto. Jest też ciężko, ale jakoś dam radę. Pięknie. Jak on skręca, ja pierdzielę. Zerkam na tą minimapkę. O, nogę tak. Siu, siu, siu. I już wykręcił. Au. O kurde, niedobrze. Widać go? Widać, ale wyleciał. O! Okej, ile? 67%. Wow, to jakieś długie wyścigi są. O! Mało brakowało. Rozwalił się gdzieś. Ale cwaniaczek! Oddalam się od niego. O, zobaczcie, jak teraz się przybliża. Kurczę, szkoda, że te metry nie są cały czas pokazane. Tak nierówno. Był 500 metrów, 500, potem 440, potem 400 nagle, o, zobaczcie teraz, widzicie? O, już 300, 200 od razu. No nie, nie wiem co on ma za nitko tam zamontowane. Ale nieźle daje. O, tu już koniec, ładnie. Niezły przejazd, nawet całkiem ładnie. Trochę się tam obijałem o ściany, ale ogólnie nie było aż tak źle. I speed trap, zobaczymy jak ci tu pójdzie, man, kciuku. Okej. O kurde, sporo tych speedtrapów na minimapce. Startem! Kurde, trzeba gdzieś, nie wiem, wokoło mapki jechać czy co? Spokojnie, kciuku, nitro. A dobra, jak chcesz to używaj teraz. Co ty robisz? Okej, to trzeba dobrze to zrobić teraz. Dobrze, 166. A ile on? 134! Taki cwaniaczek był. Dopiero 8%. Nieźle, to będzie dopiero długie. Okej, okej. O, 154. Nie tak dobrze, ale i tak jest lepiej od niego. Ciekawy jestem tej korwety, naprawdę.
No, zdobędę ją, na pewno przemaluję, ale to już w następnym odcinku myślę, że się tym pobawię. Chciałbym nią trochę pośmigać, chociaż Gallardo robi robotę. Naprawdę jest to świetny samochód. No ale Corvetta to jest Corvetta jednak, no. Corvetta bardziej mi się podoba. Znaczy Gallardo jest ładny ogólnie. Lubię ten kształt samochodu. Tylko te światła. Te światła rujnują wszystko, co w tym samochodzie kocham z wyglądu. Olera, kiepsko mi tu poszło. Wow! Mało brakowało. Nie pomaga to oddalanie kamery w skręcaniu, ani trochę. Speedbreaker lepiej pomaga, oczywiście, to jest jasne. 222. A ile ten Webster? Ależ kurczę, został z tyłu. 37% dopiero, o kurde. No dobra. O. I leć. Pięknie. 200. No, tak sobie. Myślałem, że chociaż trzy paki będą, a tu dupa zbita jakaś. Teraz tu przez most. Tutaj widzę, że nas prowadzi. Nie prowadzi nas przez skrót. Szkoda, bo tam fajnie się dosyć jeździ. Jeśli kojarzycie na ucieczce drużynowej Most Wanted, tam się właśnie śmiga. Fajnie, zrzucimy mu, wow, balast. I tu będzie ciężko. Kurczę, szkoda, że nie ma tego fajnego skrótu. Uwaga! 210. No, powiem wam, że kurczę, ciężko. W dziwnych miejscach te radary są poustawiane, jak widzicie. O, ale tutaj chyba będzie już fajnie. Chociaż czuję, że zaraz po tych zakrętach za tunelem będzie radar. No, ale zaraz się o tym przekonamy. Może nie będzie tak źle. I zobaczymy, czy uda się max speeda uzyskać, ustawić. I gdzie jest radar? Jeszcze nie. I tutaj. Oh yeah! Wow, 371 km na godzinę. Czujecie, banie? Jechałem tyle w Gallardo, najwyższa prędkość, jaką osiągnąłem w ogóle w tej grze. To niesamowite uczucie. No może nie tak niesamowite, ale fajne. 90%. No już możemy chyba grzać, bo tutaj radaru to nie będzie. 94. Czy będzie? Nie, no chyba nie. Nie, jest meta. Fajnie. Tu 371 km na godzinę można grzać, ale ciężko to osiągnąć. Okej. Zaraz zobaczymy. Może będzie tutaj jakaś fajna prosta, gdzie się osiągnie jakąś, nie wiem, 400 km na godzinę. Myślicie, że się da? W Gallardo? Na tym tuningu? O, byłoby ciekawie. Widzę, że jest tam już kawałek autostrady, więc może być fajnie. Ładnie brzmi ta Corvetta. Przed chwilą coś na ten temat Joki cwoniok! Zrzucimy mu oponę. Masz, man. O, był za blisko, więc no dobra. Teraz się trochę z nim pościgamy. To jest też jakiś długi, długi sprint. On lubi to, co ja. Lubi długie sprinty, lubi długie wyścigi. Mam nadzieję, że tylko to lubi długie, ale no. Nieważne. Pięknie, zobaczcie, jak sobie Lucuś radzi z zakrętami. Tu mogę cisnąć ile się da tego nitrosa, bo tu nie ma tych radarów, więc nie ma problemu. Ale ja nie wiedziałem, że aż tak dużo tutaj jest tych wyścigów, w sensie, że 3. Myślałem, że sporo mniej. W sensie, że 2. No nie sporo mniej, po prostu 2. Ale widać, że już trochę zapomniałem, jak się tutaj grało. O! 28% dopiero, ja dziękuję. Ile ten wyścig trwa? Teraz w lewo? Kurde. O, to chyba będzie tutaj kawałek autostrady. No mam nadzieję, że zjazdu... Ale nie, no musi być zjazd w takim razie. Bo gdzie ino? Jest zjazd. Jedziemy na pole golfowe. Boże, jakie
wykluczenie, ale wyobraźcie sobie takie trasy długie w Need for Speed World, to by było niesamowite. Ja bym był w siódmym, nie wiem, ja bym bez przerwy chyba w Worda grał. No sobie chyba jakoś na tablecie uruchomił, żeby rano ciupać sobie, albo jak mi się renderują filmy, żeby ciupać Worda. Chciałem właśnie powiedzieć, że brakuje mi Aventadora w Most Wanted. No ale ciężko, żeby był w tej grze Aventador, no, bez przesady. Już nie ma czego wymagać od tej gry. I tak są fajne samochody. Murcielago? A coś tam pisaliście, że Murcielago słabo się prowadzi. No nie wiem, warto by było też przetestować ten samochód jakoś. To jest jeden z fajniejszych. No ale Carrera GT to jest... Carrera GT ma być bogiem. Ma być bogiem i nałogiem. Ma wymiatać. Oczywiście wszystkie unikalne części, jakie mam, pójdą do Porsche GT, Carrera GT. To mam wymiatać w samochodzie. Nie wiem, czy te części unikalne dużo dają. No mam nadzieję, że tak. No okej. Wow, co oni mi tu zajeżdżają? O! Teraz sprawdzimy, ile mi w tunelu ten wyciągnie. Czy uda się wyciągnąć coś dużo? Tu trochę nitrosa. Tam na zakręcie stracę. Oby tylko nic nie walnąć. Dobrze, tu nic nie ma. I... O mojego lordo, pokaż, co potrafisz! Jest! 380! Fantastycznie, ale zajebiaszczo. Oh yeah! 380 km na godzinę. To jest prędkość niesamowita. Jak na ten poziom, myślę, że ekstra. Hej, i znowu będziemy kończyć w tym samym miejscu? Ciekawe. Tu mam pomysł, wiem jak to zakończymy, zaraz wam pokażę. Zrobimy takiego zajebiaszczego speedbreakera na koniec, uwaga! I yeah! Wow! Tak jest! 48 tysięcy, wow! Mam nadzieję, że będzie mnie stać na karerę GT. Okej, okay. A teraz man, dawaj mi swój wóz, bo za twój wóz będzie sporo kasy, jeśli będę chciał go sprzedać, ale chyba nie będę chciał. Tu. Kuźwa. Ostatnia szansa. No kurde, Carrera GT! Dawaj mi Carrera GT! Znaczy ten, no C6. Okej, okay, JV! Rasta man. Hej Rasta. Webster pokonał. No szkurde, jak mogłem nie wygrać tej C6? Dodge Viper, tak? Nie, Vipera nie chcę. Nie chcę, nawet za darmo. Nawet jakby mi go wciskali, nawet jakby mi go do garażu wciskali, o tak, za darmo nie chciałbym. Nie, 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 nie. To nie jest samochód dla mnie. Nie. Nie. Zmiażdżymy dziada, zobaczycie. Jak mogłem nie wygrać C6? Ja pierdzielę. Brawo! Okej, moi drodzy, i to tyle na Most Wanted na dzisiaj. Jak wam się podoba moja panterka? Moim zdaniem koksu. Koksu, koksu nad koksami. To jest moja panterka piękna, o tak. Trzymajcie się na razie, pa pa.